dobry? Może być. Wieje mi z prawej burty. Mi też. Dobrze. Zaczynamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w newsach spółki. Po kilku miesiącach powróciliśmy na Wasze ekrany. Dawno nas nie było. Wybaczcie, ale sami wiecie, jak niewielka przeprowadzka, to wielka inwentaryzacja, ale zrewanżujemy się Wam. Mamy dla Was sporo super fajnych zaproszeń. Co nie? Tak. Zaczynamy od wiadomości następujących. W dniach od 8 do 15 maja obchodzimy Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna 8 maja, tak? Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. I z tej właśnie okazji życzymy sobie wszystkiego najlepszego, czyli Was. Tak, kochani. Jest. Zapraszamy. Walcie do nas drzwiami was. I oknami. Znaczy może oknami nie. A sam Tydzień Bibliotek jest akcją promocyjną Czytelnictwo, Biblioteki i Bibliotekarzy organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Hasłem tegorocznej akcji jest Biblioteka Inspiruje. Co tam mamy w mamy tym maju? Tak. Zapamiętajcie, zawsze godzina 17, nie licząc soboty. Lub prawie zawsze, ale o tym później. Tak, więc poniedziałek godzina 17:09. Zapraszamy chyba tu, jeśli pogoda nam pozwoli, zapraszamy tu. Spotkamy się z przedstawicielami schroniska dla bezdomnych zwierząt i z panią Anią Mokwą, która jest treserem i psim psychologiem. Bardzo fajne. Także bardzo fajne spotkanie, na pewno będzie bardzo fajne. Także kochani, jeżeli macie jakieś karmy, żwirki, niepotrzebne zabawki, smycze, to przybądźcie tutaj do nas. Koniecznie. Tak, 17, a może spotkacie swojego wymarzonego, bezdomnego pieska, którego przygarniecie do domku. Ja już mam ich dużo, także polecam i zachęcam Was do tego. Ja kolejnego nie wezmę. Mam nadzieję, że koledzy tutaj w pracy i koleżanki będą mnie pilnować, żebym z niespodzianką do domu nie wróciła, nie? Zrobimy, co trzeba. Tak. Także, kochani, pamiętajcie, poniedziałek, 17, dzieciaki szczególnie, to dla Was jest zaproszenie, ale również dla Waszych rodziców. Będą również zabawy, jakieś tam będziemy fajne rysuneczki wykonywać, zabawy z chustą animacyjną, także nieźle, radości co niemiara. Będzie godzina 17 dla bezdomnych zwierzaczków. A dnia następnego, czyli we wtorek, również o 17 gościmy u nas Romana Pankiewicza. Pewnie wielu z Was pamięta, że już dwukrotnie ten autor był u nas. Roman Pankiewicz to pisarz, podróżnik. Przez wiele lat mieszkał na obczyźnie i postanowił opisać swoje doświadczenia. W ten oto sposób powstała taka trylogia pod nazwą Trzy żywioły. Książki poświęcone Islandii i Rosji już mieliśmy okazję promować u nas podczas dwóch spotkań autorskich. Tym razem najnowsza część poświęcona Niemcom pod tytułem Niemcy, moja mała ojczyzna, trzeci żywioł. To wtorek, godzina 17. A następnie mamy środę, tak? Środa, godzina 17. Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Czyli 11, środa 11 maja. Tak, środa 11 maja, tak? Godzina 17. Pamiętaj, 17. Pamiętam. Tak, więc pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka wielu książek, takich jak na przykład Cukiernia pod Amorem, bardzo słynna, tak? Chyba nie musimy tutaj o tym wspominać, ale tak z ciekawostek, właśnie, wiesz, że ta pani była scenarzystką do serialu Tata, a Marcin powiedział? To chyba twoje czasy, co? To moje tak czasy, serial bardzo dobrze pamiętam, a dowiedziałem się o tym niedawno, byłem, powiem szczerze, trochę zaskoczony. Ale tak z moich czasów to również wiem, że pani jest scenarzystką przy serialu Na Wspólnej. Ale to już pamiętam moje czasy, tak. Piotra Franceskiego z tego serialu, Tata Martin powiedział, tak, oczywiście, tak. To lata 90. Ale serial skądinąd bardzo popularny. I książki również, także kochani, zapraszamy, będziecie mogli nabyć książeczkę. I spotkanie zorganizowane jest w ramach dyskusyjnego klubu książki. Co, nie jest bez znaczenia. Tak jest. Dnia następnego, czyli 12 maja, również o 17, nasza biblioteka, jak też Klub Miłośników Historii Kamuch zapraszają na tradycyjne spotkanie z historią. Tym razem tematem będzie Szkoła Podchorążych Lotnictwa dla Małoletnich, założona w Świeciu w roku 1937.
a całe spotkanie pod tajemniczym tytułem Świeckie Skrzydła. To również o 17. W czwartek, 12 maja. A w piąteczek. Aha. Egzotycznie coś tu będzie. No, dnia następnego, to już mamy 13 maj, dużo tych wydarzeń. Piątek wcale nie pechowy. Tak jest, 13 maj. Spędźcie go z nami, a pecha nie będziecie mieć na pewno. Godzina 17 będą u nas Indianie. Nie wiem, czy wiecie, że blisko Tucholi, w Wymysłowie, znajduje się Muzeum Indian Ameryki Północnej, założone przez Jana Kłodzińskiego. Nosi ono imię Sat Okha, Vele, długie pióro, który był przyjacielem Jana Kłodzińskiego. Jest to bardzo barwna postać, będziecie o tym mieli okazję się przekonać. Zarówno patron muzeum, jak i jego założyciel. Będzie on promował swoją książkę, która jest postaci Sat Okha poświęcona, pod tytułem Sat Okha, tajniki kultury Indian. Myślę, że bardzo interesujące spotkanie, nie tylko dla fanów literatury, ale też dla miłośników kultury Indian właśnie. Godzina 17 w piątek 13 maja. Te wszystkie wydarzenia będą miały miejsce oczywiście u nas w sali konferencyjnej, tak? W Bibliotece Głównej. Poza spotkaniem z psiakami. Tak, które miejmy nadzieję, że odbędzie się na zielonej trawce. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. I aby takie słonko nam tutaj przyświecało. I teraz sobota. Sobota, mała zmiana planów. Już nie godzina 17, a godzina 10. Już chyba nie po raz pierwszy, jak dobrze wiecie, będzie akcja Odjazdowy Bibliotekarz dla miłośników czytania książek, czytających. Chciałam powiedzieć nie czytających, ale... Nie mów tego. Ale nie powiem tego, tak? Generalnie też dla fanów oczywiście dwóch niezwykłych kółek, tak? Także kochani, najważniejsze co? To rower, tak? Także już macie okazję szykować, macie jeszcze troszeczkę czasu. Także godzina 10 wyruszymy do Chełmna. A wycieczka zapowiada się świetnie. Genialnie. Jak zawsze zresztą, prawda? No. No. No także kochani, Odjazdowy Bibliotekarz, sobota, godzina 10. Gdzie jedziemy? No powiedziałam już, że do Chełmna, wiesz co, nigdy mnie nie słuchasz po prostu. Nigdy. No to tak z tobą, jak z tobą się ciężko pracuje, nigdy mnie nie słuchasz. Uporządkuj to jeszcze. Dobrze, uporządkuję. No. Moi drodzy, sobota, godzina 10, parking przed budynkiem naszej biblioteki. Odjazdowy bibliotekarz, zabieramy rowery, coś do jedzenia, coś do picia i wyruszamy do Chełmna i z powrotem. A na miejscu również spotkanie z przewodnikiem, prawda? Tak, i tak mi się wydaje, że zwiedzimy również bibliotekę w Chełmnie. Jeśli super wszystko wycieczka. Dobrze pójdzie. Także będzie bardzo sympatycznie, jak zwykle. Kochani. Nie wyobrażam sobie, żeby was tam zabrakło. I to jakże wspaniale uwieńczy, tak? Ten tydzień. Ten piękny tydzień. Piękny tydzień. Tak. Ale jakże pracowity tydzień. A teraz muszę trochę przeskoczyć o parę dni. 19 maj. 19 maj to znowu wydarzenie u nas. Tym razem wyjątkowo godzina 8.30 rano. Rozumiem, że może to budzić jakieś kontrowersje, ale kochani, to jest zaproszenie szczególnie dla gimnazjalistów, dla licealistów i też dla nauczycieli prowadzących takie klasy. Spotkanie z autorskie z Arkadiuszem Niemirskim. Arkadiusz Niemirski jest kontynuatorem serii, bardzo popularnej serii, kultowej wręcz, Pan Samochodzik. Na spotkaniu będzie w postaci prezentacji multimedialnej promował swoją twórczość, ale też opowie o twórczości innych klasycznych autorów powieści sensacyjnych, detektywistycznych. Myślę, że spotkanie bardzo ciekawe, także zapraszam was serdecznie. Godzina 8.30, powtarzam, 8.30 raniutko. Kochani, generalnie sprawa jest prosta. Trzeba iść do swojego nauczyciela, powiedzieć mu, że chcecie przyjść na to spotkanie. Po co ma się siedzieć na lekcji? U nas jest o wiele fajniej. Przyjdźcie. Aha. To nie jest zły pomysł. To nie jest zły pomysł. To jest bardzo dobre zagospodarowanie czasu. Popatrz, już jest maj, koniec maja. No po co dzieciaki mają siedzieć w szkole? Przyjdźcie do nas, naprawdę warto. Tym bardziej, że będzie można nabyć książki autora, także dokładnie. Przydadzą się w szkolnej takie bibliotece. Takie legalne w ogóle... wagarki, tak? No, a jakże piękne. To lecimy dalej. Tak, jakiś konkursik. Chcesz coś powiedzieć o jakimś konkursiku, prawda? Owszem. Wspólnymi siłami Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a także nas, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ogłaszamy 31. ogólnopolski konkurs poetycki imieniem Jana Jakubika o nagrodę burmistrza Świecia. Bardzo prestiżowy konkurs. Myślę, że większość z naszych tutaj widzów kojarzy bardzo dobrze ten konkurs. W konkursie może uczestniczyć każdy. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Tematyka również nie jest ściśle określona. Oczywiście mile widziane są prace poświęcone Świeciu Ziemi Świeckiej, a także przemian tutaj zachodzących, ale to nie jest żaden warunek. Także wszystkich autorów piszących do szuflady i nie tylko zapraszamy gorąco. Prace jest, co istotne, nie mogą być nigdzie publikowane, także to muszą być zupełnie świeże rzeczy. Prac oczekujemy do 20 maja, to jest dosyć istotne, a czekają naprawdę atrakcyjne pieniężne nagrody. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej. A teraz trochę informacji ze świata, co? Tak, ale wiesz co, mam do Ciebie takie jedno pytanko. No mów. Wiesz, jaka jest najpiękniejsza biblioteka na świecie? Wiem. Nasza. To jest poprawna odpowiedź. No. Ale nie jeszcze... do końca. No, nie do końca. To już nie wiem. Poddam się. Dobrze. Najpiękniejszą biblioteką świata została Stacja Kultura w Rumi. Widziałeś kiedyś? Myślę, że mogła mi się jakoś obić o uszy. O oczy, przepraszam. Tak. Więc, kochani, gratulujemy. Ale my również mamy najpiękniejszą bibliotekę na świecie. A teraz kilka zdjęć z najpiękniejszej biblioteki na świecie. Chętnie. Czyli z Rumi. Jeszcze z informacji ze świata, czy na początku roku zmroził nas, dosłownie zmroził nas raport Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa. Wyobraźcie sobie, o zgrozo, że czyta z nas tylko 37%. To temperatura niczym minus 20. 37%. No to minus 37. Wyobrażasz sobie? Ale odrobiną optymizmu powiało po najnowszym raporcie przygotowanym przez portal ceneo.pl z okazji Światowego Dnia Książki, w którym znajdujemy zestawienie książek kupowanych. I tutaj mamy trochę lepsze wiadomości. Polacy, okazuje się, coraz więcej książek kupują, coraz większe kwoty są gotowi przeznaczać na książki. I największą popularnością oczywiście cieszą się biblioteki internetowe, ale tutaj wśród kupowanych książek 65% aż to są książki papierowe. Oczywiście również audiobooki i e-booki w coraz większej liczbie są kupowane, ale jednak książki papierowe cały czas wiodą prym. A my przy okazji mamy wielką nadzieję, że wypożyczanie książek również wróci do łask. No bo po co tyle tych książek kupować na własność? Kochani, regały są drogie. Wiem, że IKEA jest teraz blisko, ale dajcie spokój, nie? Lepiej przyjść, wypożyczyć u nas. A mamy przecież najpiękniejszą bibliotekę, tak? Owszem. No właśnie. A na sam koniec chcielibyśmy zaprosić wszystkich, którym leży na sercu kultura czytelnicza świecia, o pomoc w redakcji naszego magazynu. A ściślej mówiąc, mamy prośbę o nadsyłanie wszelkich informacji o wszystkich wydarzeniach poświęconych promocji czytelnictwa i pochodnych. Gdzie ich oczekujemy, tych wiadomości? Nie bądźcie tacy, pomóżcie nam. Mail tu na dole. Koniecznie. Wszystko, co się dzieje związanego z książką i zbliżonego do tej dziedziny, z czytelnictwem i tak dalej, czy z edukacją czytelniczą, o wszystkim chcielibyśmy wiedzieć. O wszystkim i na wszystko znajdzie się miejsce w naszym magazynie. Tak. I jeszcze taki mały konkursik dla naszych widzów. Kochani, jaka jest najpiękniejsza biblioteka na świecie? Czekamy na pierwszy komentarz na naszym Facebooku pod naszymi newsami z półki. Ten wygrywa. Bardzo fajną książeczkę. Także ci, którzy oglądali, nie powinni mieć wątpliwości. Nie. Zachęcamy, zapraszamy. A dla tych wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji skorzystać z usług naszej sympatycznej wróżki, dobra wróżba raz jeszcze. Polecam wróżkę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzień dobry. Dobry. Czy pani jest wróżką? No, raczej. A co? No bo ja chciałbym wiedzieć, co jest mi pisane. Chciałbyś wiedzieć, co jest ci pisane?
Co to jest? Książka. Jaka książka? Normalna. Książka po prostu. A kula? Żadna kula! Książka wystarczy! Jak chcesz wiedzieć, co jest ci pisane, to czytaj. To wystarczy. Ja wam powiem szczerze, że reklamówka musi być. W ogóle sobie planu bez reklamówki nie wyobrażam. I dobrze.